Obieraki, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Ania. Bardzo proszę Panie i Panów Radnych o zajmowanie miejsc. Koledzy z PiS-u i Przyjaznego Krakowa prawie siedzą. Kolegów z Platformy, bardzo proszę Pan Radny Mika, też bardzo proszę o zajęcie miejsca. Koleżanki i koledzy z Platformy, też proszę o zajęcie miejsca. Państwa dyrektorów, też proszę o zajęcie miejsca i nie przeszkadzanie. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy sesję, to znaleziono na sali dyżurów, dzisiaj bardzo spóźnionych dyrektorów, Nokia E52 sieci T-Mobile. Jeżeli ktoś z Państwa zgubił, z Państwa dyrektorów albo z Państwa radnych, to jest do odebrania u mnie Nokia z pomarańczowym paskiem, ale to jest chyba oraz, nie, T-Mobile. Świnka, tak, jakby co, to tutaj będziemy prosili osobę, która zapomniała tego teraz. Pani dyrektor? No to najpierw pani dyrektor. Do świnki trzeba coś wrzucić znowu. Tu. No. Brawo, Jadusza. Nie wiem. Ale pani dyrektor. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę o przygotowanie się do sprawdzenia obecności. Ja tu mam problem techniczny, bardzo proszę. Nie. Wszyscy mamy problem, tak? No to znaczy, że będziemy musieli listować. Bardzo proszę, jedną listę obecności będę odczytywał. Nie trzeba się tego się nie ustawić. Listę obecności proszę. Będzie to szybciej. Szanowni Państwo, rozpoczynamy z obecności. Pani Magdalena Basara obecna. Pan Jan Szwajoł obecny. Pan Krzysztof Durek obecny. Pan Jerzy Federowicz obecny. Pani Grażynacja Okruska obecna. Jerzy Krybiger nieobecny, usprawiedliwiony. Bartłomiej Garna obecny.
Mirosław Winarski obecny. Andrzej Habranek obecny. Marek Ochrynauer obecny. Małgorzata Janów nieobecna, usprawiedliwiona, oddelegowana. Dominika Śpowiec obecny. Adam Kalika obecny. Ryszard Kapuściński obecny. Rafał Kowarewicz obecny. Bolesław Kościoł obecny. Bogusław Kościół obecny. Tomasz Jamańczewska obecny. Adam Igdał obecny. Anna Mroczek obecna. Barbara Nowak obecna. Katarzyna Fabian obecna. Robert Pajdo obecny. Marta Patena obecna. Włodzimierz Pietrus obecny. Sławomir Pieczy obecny. Józef Pilk obecny. Edward Koreński jest obecny. Anna Prokop-Staszewska obecna. Sławomir Staszkiewicz. Dziękujemy pani dyrektor. Tu się wrzuca, bo się zryje. Sławomir Staszkiewicz obecny. Stanisław Rakał obecny. Bogdan Smok obecny. Jerzy Sonik obecny. Grzegorz Stawowy obecny. Marcin Szymański obecny. Paweł Szczygalski obecny. Agata Tatara obecna. Tomasz Urynowicz obecny. Paweł Węgrzyn obecny, usprawiedliwiony, oddelegowany. Angelika Wojciechowska obecna. Wojciech Wojtowicz obecny. Jerzy Woźniakiewicz obecny. Stanisław Ziemba obecny. Państwa, w ten sposób sprawdzić naszą obecność. Szanowni Państwo, otwieram 57. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa i bardzo proszę o pana redaktora też, Świnkaczeka. Świnkaczeka. No dobra. Nie, nie mówię o sobie cenzuralnym, mówię o przeszkadzaniu, dobra. Świnka nie jest tylko do niecenzuralnym, znaczy przede wszystkim do przeszkadzania. No. Otwieram 57. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam pani i panów radnych. Stwierdzam formę prawniejącej Rady do podejmowania uchwał. Bardzo serdecznie witam prezydenta miasta Krakowa, zastępcę prezydenta miasta, pana skarbnika i sekretarza. W imieniu radnych i własnie witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Na dzisiejszej sesji naszym gościem jest konsul generalny Francji, pan Alexis Czarczyński. Witamy serdecznie pana konsula. Proszę Państwa, informuję Państwa, że protokoły sesji z 11 lipca i 29 sierpnia są uwagi. Nie widzę, jeżeli nie ma protokołu, zostaną podpisane. Przypominam obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają złożyć na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu testu interpelacji zgodnie z zapisami statutu. Państwa informacje międzysesyjne. Szanowni Państwo, informuję, że do przewodniczącego wpłynęły pisma. Po pierwsze, wyrok z dnia 12 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta z 8 września 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru linia tramwajowego w części Praworza Górska do Głównej Narodowej Zawód stwierdził, że nie ma też zaskarżonego planu miejscowego w części obejmującej stosowne zapisy, tu jest tego kilkanaście sztuk. Stwierdził nieważność zaskarżonego planu w części graficznej obejmującej obszary 9 mn i 10 mn. Powyższy wyrok nie jest prawomocny. Otrzymaliśmy także list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie gospodarowania odpadami między gminą miejską Kraków, a gminami Parszczyca, Czerniku, Gołcza i Znalęce przy gminie Kosmyczów, Lubożyca, Mogranie, Stokus Górne. Także informuję Państwa, że w zeszłym tygodniu we wtorek odbyło się spotkanie w ramach aglomeracyjnego systemu gospodarki odpadami z przedstawicielami tych i także innych prawie 30 gmin, które chcą wespół z Krakowem taki aglomeracyjny system wdrożyć. Informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji na 54. sesji Rady Miasta z 12 września wpłynęły 3 skargi na działanie prezydenta miasta. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Gminy Rady, która zdecyduje w sposobie dalszego procedowania. Szanowni Państwo, porządek obrad 57. sesji Rady został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 17 września. Informuję Państwa Radny, że w trybie artykułu 20.5 ustawy o samorządzie gminy do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta Rady Miasta Krakowa według druku 920 udzielenie dyrektorowi Zespołu Ekonomiki i Oświaty w Krakowie upoważnienie do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, druk nr 922 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park Zakrzówek,
923 zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 921, zmian planu dochodów w działach 750, 756 oraz zmiana planu wydatków w działach 600, 710, 850, 801, 854, 900, 921, 926. W druku nr 924 zmiany w budżecie miasta na rok 2012 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian planu wydatków w działach 801, 852, 856, 854, 900, 926. Druk nr 925 to jest zmiana uchwały Rady Miasta 16 lutego 2011 w sprawie jednej prognozy finansowej. Druk nr 926 nazwa sprawy. Druk nr 927 reprezentowanie Rady Miasta w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy prezydent, komisja lub grupa pięciu radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian porządkowych w imieniu pana prezydenta? W imieniu grupy rady. Pan radny. Głosowali 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła do porządku
tą rezolucję. Sprawa druga, wprowadzenie do porządku. Panie radny, wprowadzenie do porządku obrad zastąpieniem odbyło 14 tygodnia doręczenie wstąpienia do drugiego czytania projektu uchwały w sprawie objęcia przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu na 201 akcję Wielkiego Serca. Jest to projekt Komisji Głównej. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Proszę bardzo. Głosowaliśmy 38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. W tej chwili będą interpelacje i wnioski radnych. Proszę o zgłaszanie się. Pierwszy był pan Sonik. Pan Sonik. Druga pani Nowak, ja to tak po kolei. Trzeci pan Kosior, jeśli można. Czwarty pan Rafał, ja tylko będę pan Lunders. Szanowny Prezydencie, Wysoka Rado. Cieszę się, że syn nie wychodzi, bo najczęściej na interpelacja, bo przecież opuszcza salę, a ponieważ interpelacja ta dotyczy symbolu naszego Krakowa i myślę, że w imieniu wszystkich radnych złożę. Tak się złożyło, że zupełnie niezależnie, zupełnie w tej samej sprawie występuje, w której pan reaktor napisał apel, a ponieważ apele nie zawsze skutkują, moja forma jest zupełnie inna, a mówię zupełnie przypadkowo, że się zbiegły te rzeczy podobnej treści, ale ja mam takie, ja chciałem po prostu uderzyć od razu, a nie apelować. W związku ze skróceniem cyklu na Odwiedzie Nawiackiej nadawanego w południe przez program pierwszego radia zadałem się z pytaniem do pana prezydenta, czy hejnał ten jest własnością miasta Krakowa. Jeżeli tak, to wnoszę o odebranie Polskiemu Radiu pozwolenie na nadawanie tego hejnału, aż do przywrócenia jego odtwarzania w całości. Przez dziesiątki lat hejnał był prezentowany w całości. Dzięki temu każdy wiedział, że hejna jest taka co do czterokrotnie na każdą stronę świata. Teraz młodzież szukając go w radiu odtwarzanego dwa razy będzie zdziwiona, zwiedzając Kraków, że on jest grany cztery razy. Kilkaset lat temu, o czym wspomniał pan Lachwał, Tatar przerwał hejnaliście odegranie hejnała, teraz w postaci Tatara jest Polskie Radio. Przepraszam panią Tatarę, ale to przypadek. Tłumaczą, że skracają czas ze względu, że słuchacze czekają na wiadomości, ale wiadomości Polskie Radio są przewodnicze, są tacy pilni i przebierają organy, aby wysłuchać wiadomości. O północy jest nadawany hymn państwowy. Może Polskie Radio go też skróci w połowie przerwy, bo nie ma czasu dalej. Więc myślę, że nie powinniśmy pozwolić na dewastowanie naszego symbolu muzycznego. Dziękuję. Druga interpelacja dotyczy też drogi królewskiej, ale złożę już nową rolę. Dziękuję. Bardzo proszę panie radna Nowak. Potem pan radny Kosior. Potem pan radny Rafał. Przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, mam cztery pytania. Pierwsze proszę pana prezydenta o informację o całkowitej kwoty oszczędności w zakresie edukacji w wyniku działań podjętych przez cały czas sprawowania funkcji wiceprezydenta panią Annę Okrętko-Walkowicz. Proszę również w drugiej interpelacji o informację, jakie koszty ponosi miasto w wyniku niezwolnionych nauczycieli w trybie, który jest ustawowy i pracujących nadal w szkole od dnia 1 września, a nie mających pensji. Proszę również o wyjaśnienie, jak można było podzielić uczniów według klasyfikacji na szkoły, w których zlikwidowano stołówki, a raczej przekształcono je w ajencyjne czy też kategorii i na dzieci, które uczą się w szkołach, gdzie jest stołówka w tradycyjny sposób prowadzona. Chcę państwu powiedzieć, że tam, gdzie zostały przekształcone stołówki, dzieci dostały, mają możliwość większej liczby obiadów darmowych, bo jest tam wniesione decyzją pani prezydent 30% osób z takich obiadów mogących skorzystać. Natomiast w tych
tradycyjnie prowadzonych 20%. Na dodatek jeszcze tam, gdzie te 30% w tych szkołach, gdzie są przekształcone stołówki, natychmiast nastąpiła w wyniku interwencji pani prezydent, natychmiastowa refundacja kosztów. Tymczasem szkoły, gdzie prowadzone są tradycyjnie stołówki, muszą czekać co najmniej miesiąc na refundację kosztów. I jeszcze jedno pytanie, a mianowicie w jaki sposób odbyło się oddelegowanie na Oświatowy Kongres Samorządowy delegacji z miasta Krakowa. Wiemy tylko, że są to 4 osoby. Chciałabym poznać również ich nazwiska. Dziękuję. Dziękuję. Po kolei pan Tosio, potem pan Anto. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Krótko nie będę czytał, a teraz podam tematykę trzech interpelacji. Sprawa pierwsza dotyczy zadłużenia spółek miejskich, druga sprawy referatu z odpłacami zmiany mieszkań i tu zostanę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę papierowo obecność. Bardzo proszę Pana Radny Rafał. Państwo, ja składam w sumie 5 interpelacji, a tylko w jednej powie, mianowicie robię porządek na rondzie lubińskim. Po pierwsze, te tak zwane mury zabytkowe wasz obwarowań obronnych, jak również ta rekonstrukcja tych murów niszczy je po prostu. Tam jest cegły po prostu odpadają, mięso zataszone. Bardzo proszę Pana Prezydenta, by zabezpieczył to szczególnie przed zimą. I druga sprawa, bardzo sprawiedliwa, to jest sprawa czystości również w tym miejscu. Przy wejściu na ulicę Wodnickiego czy Doliny Krasnowskiego, tam po prostu ptaki sobie zrobiły ogromne siedliska. Jest to zawrócone, zanieczyszczone i proszę bardzo, żeby to temat załatwił poprzez jakieś ewentualne zainstalowanie przycisk elementów, które by uniemożliwiały po prostu tym gołębiom osiadanie i że tak powiem zanieczyszczanie. Również pytam Pana Prezydenta, kto de facto myli ten teren, ponieważ jest to zły obraz miasta, brak czystości, szczególnie dla turystów i dla mieszkańców. Pozostałe również składam do protokołu. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny Bilacki. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam trzy sprawy, trzy pytania na tej. To są kontynuacją spraw poprzednich, mianowicie pierwsza z nich dotyczy gospodarowania majątkiem gminy zespołu szkoły numer 1. To jest dosyć zdawiła sprawa, to jest moja trzecia interpretacja, odpowiedzi, które poprzednio otrzymałem. Moim mniemaniem są tylko wyjaśnieniami dyrekcji tejże szkoły, którą Pan Prezydent nie jest na nim podpisana. Chciałbym wyjaśnić sprawę i wraz trzeci stan w tej sprawie interpretacji. Druga rzecz dotyczy przybudowy ulicy Sokolnickiej, mostek na potoku Petrowickim. Również jakieś 6-7 miesięcy temu złożyłem interpelację. Tam jest na tym mostku dosyć duże zagrożenie ruchu drogowego, przejście do końca jest przejście też na pierwsze centra autobusowa. Fragment ulicy został powodowany. Pan prezydent w odpowiedzi przyznał, że na gwarancję da się to zrobić i czekają badania i ocenia i będzie to załatwione. Minęło 6-7 miesięcy, w dalszym ciągu nie zostało to zrealizowane, tak jak powiedziałem, jest to niebezpieczne miejsce na łuku drogi niedaleko szkoły i przedszkola. Także proszę o zrealizowanie tej obietnicy, załatwienie tej sprawy. I trzecia rzecz dotyczy generalnie finansów miasta. Jakie to, pytanie są finanse miasta, w tej chwili to wszyscy doskonale wiemy, nie tylko w edukacji, ale i w innych dziedzinach. A ja chciałbym podać tutaj przykład i prosić o wyjaśnienia, jeśli chodzi o szpital specjalistyczny im. Rzegąskiego, w którym jako miasto również złożymy spore środki. I na przykład rokrocznie dyrektor tejże placówki otrzymywał nagrodę, chociaż wyniki finansowe tego szpitala się pogarszały. Myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę w szczególności na fakt, że na przykład z roku 2007 do 2008 było 4,5 miliona zysku, o ile tak można określić, rok 2008, 1,5 miliona straty, to jest 6 milionów w ciągu roku. Za to Pan Prezydent nagradza dyrektora na wniosek Rady Społecznej, który jako jedyny radny od 2007 roku do dnia dzisiejszego zasiada bez przerwy Pan Józef Piłk. Pan Prezydent
na wniosek tejże Rady Społecznej nagrodę dyrektora, mimo że jest spadek o 7 milionów, nagrodą w wysokości 1,5 miesięcznego wynagrodzenia. A z kolei w roku 2008-2009 z minus 1,5 miliona mamy już prawie 14 milionów wynik finansowy, czyli jak łatwo policzyć, o 12,5 miliona w ciągu roku wynik się pogorszył, czyli 7 miesięcznie ponad milion. Pan prezydent był łaskaw półtorakrotnie nagrodzić za taki wynik finansowy dyrektora szpitala na wniosek tej Rady Społecznej za ten rok. Tak dalej, w roku 2010 mamy znowu nagrodę, mamy znowu wynik finansowy ponad minus, ponad 8 milionów. Chciałbym prosić o wyjaśnienia pana prezydenta w tejże sprawie, za co wynagrody i jakie jest uzasadnienie Rady Społecznej, bo jak rozumiem Rada Społeczna wnioskuje, a pan prezydent tę nagrodę przyznaje. Są to pieniądze publiczne nie tylko o nagrodę, nie chodzi, ale generalnie o po tych wynikach domniemuję o złe zarządzanie, skoro wynik z roku na rok pogarsza się na przykład porównując na przykład 2008 do 2009 o kilkanaście milionów złotych na minusie. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję pani radna Tatara. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja mam dwie interpelacje, dwa zapytania. Pierwszy dyżurów od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli krakowskich, ponieważ niepokoi ich fakt naliczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Między innymi, kiedy dziecko jest przeprowadzane do przedszkola o godzinie 7.55, naliczane jest rodzinie załączone na godzinę, jak dziecko przebywało w przedszkolu od godziny 7 do godziny 8. I analogicznie jest odwrotnie, w momencie, kiedy jest odbierane 5 minut po godzinie 16 na przykład, już jest naliczana cała godzina. W związku z tym jest pytanie, czy to rzeczywiście są zasady tak rygorystyczne, które tutaj z jednej strony muszą dyscyplinować rodziców, ale jednocześnie rodzice uważają, że niesłusznie pobierana jest ta opłata. Również zwracają uwagę rodzice na fakt, że dziecko w momencie, kiedy odbywa 5-godzinny bezpłatny pobyt w przedszkolu, na przykład za 2 godziny dodatkowe rodzic płaci, w tym jeżeli jest język angielski, rodzice uważają, że płacą podwójną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym jedną opłatę za pobyt w przedszkolu i druga kolejna za na przykład zajęcia z języka angielskiego. I pytają również, czy przedszkolacze uczęszczające do przedszkola uczące się języka angielskiego muszą płacić za wynajem dodatkowe godziny tutaj w przedszkolu pobytu dziecka. I druga interpelacja, również z dyżuru, zaniepokoi mnie fakt, że uczniowie w ramach prowadzonych oszczędności w gimnazjach prowadzą sklepiki szkolne, w tym przygotowują zapiekanki. Kiedy to osobom się nie podoba? I pytanie jest, czy w momencie, kiedy likwiduje się stolówki szkolne, uczniowie będą przejmować te obowiązki, a równocześnie pełnią dyżury podczas zajęć lekcyjnych zamiast na przykład pani łożnej, czyli w tym czasie uczniowie powinni przebywać na zajęciach, a niektórzy z nich pełnią dyżury na korytarzach szkoły. Więc proszę bardzo pana prezydenta o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie powyższej kwestii. Czy jest to przypadek jednostkowy, czy jest to szersza skala? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan radny Zięba, bardzo proszę. Pan radny Ścigalski złożył do protokołu. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny? Nie widzę. Dziękuję. To będzie pan radny Zięba jako zaproszony. Szanowni Państwo, mam trzy sprawy. Krótkie, ale bardzo ważne moim zdaniem. Pierwsza interpelacja jest w sprawie otoczenia opieką i uporządkowania grobu walei zasłużonej na cmentarzu komunalnym w Rakowicach. Stosownie do godności tam spoczywających proszę, aby w porozumieniu z rodzinami bądź bliskimi zmarłych uzgodnić tę sprawę. W przypadku, gdyby nie było takiej możliwości, ZCK winien dołożyć starań, aby spoczywający tam zmarli mieli swoje groby godnie urządzone i uporządkowane, a niestety niektóre groby są zaniedbane. Druga sprawa dotyczy takiej pochopliwej sprawy, gdzie niepełnosprawny otrzymał mandat, ponieważ na kopercie, którą
która była jedyna wymalowana. Stał już samochód niepełnosprawnego, a on miał ważną sprawę do załatwienia właśnie tym miejscu na ulicy Szlak. Stanął obok i otrzymał mandat. Ja tutaj dzisiaj przeczytam tej odpowiedzi pani Marzyna. Przepraszam, nie chcę przekreślić urzędnik CIVIT-u. Pisze tak. Posiadana przez pana Zbigniewa Kulczyckiego karta parkingowa osoby niepełnosprawnej poważnie do bezpłatnego postoju i tu podkreślone na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. I tu podaje się uchwałę, jak to też Rada Miasta ograniczyła. Informujemy, że postój samochodu nie odbywał się tu wypuszczonym na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. I tak dalej. Państwa, jest to porozumienie. I myślę, że to jest sprawa i Rady Miasta, żeby poprawić uchwałę, ale także CIVIT-u, żeby no, nie karać, bo jeżeli człowiek niepełnosprawny w tym przypadku z ograniczeniem ruchowym nóg no, musiałby jechać, bo prawdopodobnie pod Politechnikum było miejsce wolne, a on miał tutaj sprawę załatwić. No pewne rzeczy ludzkie trzeba tutaj miarkować i bardzo proszę o tą sprawę. Natomiast mam jeszcze jedną sprawę, tu jest jeszcze ciepło. Pozdrawiam panią dyrektor, ale to wspomnę. Proszę państwa, dotyczy, jakby to nazwać, funkcjonalności parkingu na drogach publicznych w zimie. Dzieje się to tak, że administratorzy z różnym skutkiem sprzątają chodniki, potem są kupy śniegu, ale parkingów nikt nie odśnieża, nigdzie. Jeżeli się pieniążki bierze, a wiele się to trzeba brać, to należałoby, oczywiście za postój, to trzeba byłoby ten parking tam właśnie no, zrobić funkcjonalny. Bo no nie może być tak, że pan prawda kroczy przez te zaspy, żeby jakoś tam włożyć tą kartkę, samochody stają w poprzek, tu kosa, albo się wysuwają na drogę, no bo już nie można tam jechać, no albo są te parkingi z wszelkimi konsekwencjami, albo nie. Ja wiem, wszyscy prosimy, ja też. Tego, co rządzi pogodą, żeby tej zimy nie było jak najmniej, bo pieniążków nie ma. Ale póki co, proszę pani dyrektor, żeby się pochylić nad tym, jeżeli trzeba będzie poprawić jakąś uchwałę, to myślę, że to zrobimy. Panie przewodniczący, zaraz to wszystko napisze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę, zamykam punkt pod tytułem interpelacji, wnioski. Bardzo proszę. Ale ja mam tylko wniosek do pana sekretarza i do pani dyrektor magistrata, bo mianowicie dzisiaj przed sesją o godzinie 9.40 nie było żadnego, przepraszam, było tylko dwóch dyrektorów. Wiem, że zamieszanie wzięło się stąd, że przedłużyło się parę minut spotkanie dyrektorów. I to się zawsze może zdarzyć, ale bardzo proszę, żebyśmy się wzajemnie szanowali i żeby o 9.30 w stosownej sali byli wszyscy dyrektorzy, zastępcy lub osoby przez nich wyznaczone. Bo w ten sposób i my nie tracimy czasu i oni nie tracą czasu. Stąd uprzejmie proszę o pilnowanie tego i myślę, że na tym tą sprawę skończymy. Natomiast bardzo proszę pana prezydenta, pana sekretarza o udzielenie odpowiedzi, o informację na temat udzielenia tej odpowiedzi. Przewodniczący, szanowni państwo, to jeszcze raz w takim razie przepraszam, chcę to każdą osobę, która poczuła się do mnie, ta absencja, a właściwie z uczniami dyrektorów zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o interpelację, na poprzedniej sesji złożonej 20 i prezydent na dwie udzielił już odpowiedzi co do pozostałych terminów przypada 3 października. Między sesjami do dzisiejszej sesji wpłynęło dalsze 15 interpelacji. I termin udzielenia nami odbywa, czy do 15 października, jak ten termin jest na mnie, to będą rozpatrzone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie udzielonej odpowiedzi ktoś z Państwa radnych ma jakieś zastrzeżenie, uwagi?